Gdzie się znajdujemy? W Gdańsku na Placu Zebrań Ludowych, który oddalony jest w linii prostej 350 metrów od miejsca, w którym odbywa się Mystic Festival. A po co ja to wszystko mówię? Gdyż w tym miejscu powstanie oficjalne pole namiotowe Mystic Festival. To tu postawicie swoje kampery i już dziś łączcie się w grupy. Rezerwujcie kampery i przyjeżdżajcie, gdyż zaoszczędzicie mnóstwo kasy, a imprezka rozpocznie się już na rogatkach waszego miasta w drodze. Gdzie? Na Mystic Festival. Również tutaj zaparkujecie swoje osobówki, a na całym terenie zielonym rozbijecie swoje namioty, a nieopodal dyskretnie rozstawimy toalety, prysznice i umywalnie. I nie zabraknie prądu. Również tu powstanie duży biały namiot, w którym naładujecie swoje komórki, swoje komputery. Sprawdzicie aktualną czasówkę, gdyż będzie śmigać solidne Wi-Fi i posilicie się kanapką oraz rąbniecie browara na rozum. A dla bardziej wymagających, tu na górce stoi gospoda, która serwuje przyzwoite dania z kuchni polskiej. Tą bramą wychodzicie na festiwal i tą bramą wracacie z festiwalu. Później kilkadziesiąt kroków w stronę Ronda Ofiar Katynia i czekamy na zielone światełko. Czekamy na zielone światełko, spoglądamy w lewo i patrzymy, czy ktoś nie wyłamuje się z kolumny i śmigamy prosto w stronę żółtego wiaduktu. Estakadą nie przechodzimy, gdyż może być niebezpiecznie. Idziemy żółtym wiaduktem w stronę kolejnych świateł. Tymi schodami schodzimy w dół, do kolejnych światełek, następnie w lewo, idziemy wzdłuż tej pięknej stoczniowej kamienicy, w stronę estakady i pod estakadą skręcamy w prawo. Spod estakady to już kilka kroków do bramy głównej Mystic Festival i zajęło to nam raptem 10 minut. 7-10 czerwca 2023 Mystic Festival Gdańsk Stocznia.